850 tysięcy na dwie gwiazdy. Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4, moi drodzy. Oj, Forza Horizon 5. Powiedziałem 4, bo ostatnio wróciłem sobie do czwórki, no tak. Dzisiaj sprawdzimy sobie nową aktualizację, gdzie dostaliśmy Drift Club, czyli taką nową kampanię, którą możemy sobie tu przejść. I właśnie jadę na miejsce moim ulubionym driftowozem, jest to Mazda RX-7, fantastyczny wóz. No jedynym jego minusem jest dźwięk, który no nie powala. No jakby... No tyle, nie? No... Okej, no jest jak jest, tak? Wczoraj była aktualizacja w nocy, także już niektórzy z was pewnie sobie przetestowali nowe rzeczy i nowy samochód. Jest to Mustang Mach-E, który można zdobyć przez właśnie ten Drift Club, no nie? Musimy to przetestować. Następna playlista festiwalowa, czyli właściwie ta, która już jest chyba dostępna. Czekaj, sprawdzę. Nie, jeszcze nie ma dostępnej. Będzie nowa playlista festiwalowa, w której będzie trzeba właśnie zdobyć. Zrobić po prostu ten Drift Club, nie? O, za 5 godzin, to w sumie dzisiaj, no tak, dobrze. Jedziemy na miejsce. Drift Club jest w festiwalu Horizon, tym takim głównym, gdzie jest to takie wielkie lotnisko wyścigi dragowe. Po prostu drag strip. To jest drag, no wiecie o co mi chodzi, no. Po prostu miejsce, gdzie się draguje, o. Nie dealuje, tylko wyścigi się robi. Ostatnio zamieniłem sobie miejscami mój hamulec ręczny. Teraz jest nie po lewej stronie skrzyni biegów, jak było wcześniej, tylko jest po tej stronie, więc muszę trochę dalej ręką sięgać i wy też no, trochę mniej go widzicie, nie, podczas akcji. Ale mi jest tak lepiej, bo tutaj nigdy nie zahaczam ręką o ten hamulec ręczny. Jest bardzo fajnie pod tym względem, wiecie? Ale no mogłem zrobić tak wcześniej, nie wiem czemu zrobiłem tak blisko kierownicy. Teraz wydaje mi się to trochę wygodne. Jeździłem już w Assetto Corsie, driftowałem sobie tutaj dużo i w Forza Horizon 4. Jest naprawdę dużo, dużo wygodniej, jakoś tak można się lepiej złapać tego hamulca. No dobra, ale zobaczymy, jak właśnie to ustawienie będzie działać mi w nowym Drift Clubie. Będziemy mieli tam dostęp do zupełnie innych samochodów niż ja sobie zrobiłem, bo to nie będą te samochody, które są z mojego garażu, tylko wiecie, będą to auta, które no tam są z tej fabuły. No jestem bardzo ciekawy, jeszcze nic nie patrzyłem, żadnych jakichś tam filmów o tym Drift Clubie, także jestem całkowicie goły i wesoły, nie wiem co mnie tam czeka. Jestem bardzo ciekawy. A wy pamiętajcie, żeby wpaść na mojego Instagrama. Ostatnio powiedziałem ludziom, ej, wpadajcie na mojego Instagrama. O, przesterowałem. Wpadajcie na mojego Instagrama i wpadło bardzo dużo typa, ty. Ja byłem w szoku, nie? Mam wrażenie, że część osób w ogóle nie wiedziała, że mam Instagrama swojego. Masakra. A ostatnio właśnie wrzuciłem takie krótkie wideo, jak driftuję sobie w Assetto Corsie, to znaczy trenuję, bo mam zamiar wrzucić parę takich fajnych filmów z Assetto Corsa, ale muszę się tam nauczyć jeździć, no i driftować głównie, no nie, bo tam będę chciał sobie driftować. Bo w Assetto Corsie trochę inaczej się driftuje niż tutaj w Forza Horizon 5 czy 4, ale jest to do ogarnięcia, nawet wydaje mi się, że jest trochę łatwiej w Assetto Corsie niż w Fordzie. Uwaga, niepopularna opinia. A łatwiej jest dlatego, że tam samochód dużo lepiej czuć, nie? Niż tutaj w Fordzie Horizon 4 czy 5. To jakby jesteś totalnie rozłączony od samochodu. Musisz zgadywać, co się za autem dzieje. Okej, nieważne. Drift Club. Startujemy. Próbowałem zrobić w kooperacji z Marquisem ten Drift Club i zgadzicie co? Nie da się robić tego w kooperacji. Żadnego story nie da się robić w kooperacji. Masakra, porażka. Dobra, zobaczymy co nas tu czeka. There's only one Welshman I know who can handle a car like that. Well, it's not a patch on your sideways skills, that's for sure. Modest as always. So, what are we doing? Czy nasza postać nie ruszała ustami przypadkiem? Tak to wyglądało, nie? Oh. So just drifted down the runway. Dobra, zobaczmy. Aha, mamy to na czas zrobić, okej. That really is the best way around the corner. Actually, there is increasing. Samochód nie ma dużo mocy, to dobrze. Na kierownicę myślę, że spoko. Been too long, Rob. Here we go. That's everything shaken out and warmed up. Feel free to keep going, though.
temp on those tyres is coming up nicely. Keep at it. Kurde, dawaj tu dookoła. Nie wiem, czy tak mogę w ogóle. O, mocy brakuje. Właściwie można ósemeczkę zrobić, ty. Oj, może jedynką bardziej. O, jedynka przesterowuje. Dwójka jest za mocna, jedynka przesterowuje trochę. Dobra, jeszcze raz tutaj. Mamy jakby dużo czasu na to, nie? Więc możemy tu powalczyć. Nie ma tak, że przejedziemy raz i koniec. Dobra, jedziemy dalej. Ten samochód wydaje się być trochę za słaby, ale da się nim driftować, jest w porządku. Tylko tak trochę słabiutko, wiecie? I porobione. When is the grand opening of Drift Club Mexico? Bardzo proste to było. Myślałem, że będę musiał powtarzać pierwszy etap na trzy gwiazdki. Call me for the next one, you hear? Tak, ej, postacie są zrobione na odpierdziel to. Postaci nie ruszają ustami, nie? Podczas gdy mówią. Ale dziwne. Nasza postać na pewno nie otwiera ust. No kurde, seans spirytystyczny dosłownie. Dobra, musimy chyba znowu wrócić tam, żeby kontynuować. Do you have time to drop by and have a look at my Nissan? Chyba, że nie, ja muszę jechać do celu, okej, dobra. No to fajnie, bo akurat mam swoją driftową furkę, także będzie pasować. Jedziemy zobaczyć, co nas tam czeka. Swoją drogą, jeśli chcecie mieć tuning tej Mazdy RX-7, musicie sobie zainstalować ten bodykit, który tutaj mam, a chyba się będzie instalował automatycznie. W każdym razie, jeśli chcecie mieć ten tuning, to macie teraz kod tuningu na ekranie, wpiszcie go sobie i driftujcie. Samochód jest dobrze skonfigurowany na kierownicę, jest trochę taki responsywny, ale wiecie co, jego się nie da przesterować. On jest fantastyczny na kierkę, on napada, to będzie dosłownie sam driftował. Ua, 2 km to kawał drogi mam do przejechania. No i dojeżdżamy już na miejsce, oczywiście driftem. Jakieś przestery totalne. O Boże. Dobra, zobaczmy. O co tu chodzi? Jedziemy, mamy tu w sumie 6 etapów. Co teraz? Drift the GTR around the reservoir. Okej. Okay. So, what have we got here? The Nismo GTR. Woo! Nismo GTR! Platforms in the world. In my opinion, of course. Evidence for other opinion. Well. Nie, dobra, goście trochę rusza tymi ustami, tak? Zwróćcie uwagę, ale typka chyba raczej nie. O kurde, w nocy? Jak to wygląda, te światełka! Już sobie zrobiłem tego GTR-a. O, to jest fantastyczny samochód, o Boże. Jeszcze do driftu zrobiony, z bodykitem szerokim. Ja właśnie tak się kłóciłem sam ze sobą, czy zrobić ten samochód z bodykitem, czy bez bodykitu. Piszcie w komentarzach, co jest lepsze. Też się nie mogliście, jak razem go tuningowaliśmy, to też się nie mogliście zdecydować na live'iku, nie? O, o, o! Oj, z trójki nie chcę wstawać. Jakieś tu bardzo przyczepne opony są chyba. O Boże! Nie przygotowali go w ogóle. Jest to na trójce tragedia, a tu dwójka jest z kolei za krótka. Dobra, ale przynajmniej ma dobry skręt. Także opanujemy gościa. Ale fajny zakręt zmarnowałem, ojej. Ej, to tylko dwójka. This is all wheel drive and pricey. Usually you see them on the pro drifting circuit. Luckily, we had one knocking around the festival, so woohoo! The GTR is famous as a modular platform, and that's not just because of the wheelbase and the organic grip. The VR38 DET engine is an exceptional starting point for a drift build. Ale lifa, to co? Okej. Ej, bardzo słabe te samochody, przynajmniej te początkowe są.
do driftu. Turbos can easily make 700 bhp. You need to build for that amount of power at both ends of the intake exhaust flow, of course. Not a cheap drift platform, but definitely a good one. No powiem wam, ten GTR był jeszcze chyba gorszy od poprzedniego samochodu. To znaczy na pewno był mocniejszy, ale jakieś za bardzo chyba przyczepne opony miał. Nie wiem, kurde, ciężko było go wprowadzić i utrzymać w drifcie. O Jezu, ale samochód jest kozacki, uwielbiam go, Boże. Dobra, udało nam się to chociaż zaliczyć, 300 punktów. No i jedziemy dalej, zobaczymy co nas czeka. Wracam do mojej RX-7 kochanej. 3 km do następnego miejsca. Po drodze mamy kilka fajnych zakrętów, bo tu już zbliżamy się do tych takich obszarów górsko-wiejskich czy dżunglisto-wiejskich. Widzę, że to będzie chyba gdzieś w okolicy mostu tego kozackiego. Gdzie ja tutaj wciskam sprzęgło, ale sprzęgło nie działa w Fordzie. Poważnie, nie da się tego przypisać. Użytkownicy kierownic Fanatec nie mają działającego sprzęgła w tej grze. Ale ja to robię, żeby po prostu nie zatracić tej takiej pamięci mięśniowej, wiecie? To jest bardzo ważne, bo się, jak się zapomina, to potem jest lipa. I trzeba to sprzęgło coś tam wciskać. Przy zmianie biegów, chociaż to się robi automatycznie, to mamy to automatycznie, automatyczne sprzęgiełko. No i jedziemy, to już chyba będziemy na miejscu, tu mamy nawrotkę. O, nawrotki są trudne, łatwo jest wyspinować ten akurat samochód, ale spróbuję. Trzeba tak z gazem uważać trochę. I mamy kolejną nawrotę. Bałem się wyspinować, bo to jeszcze z górki. Okej, okay, jesteśmy prawie na miejscu, ale widok mamy fantastyczny. O kurde, strasznie lubię te widoki tutaj w piątce. Chociaż ostatnio, mówię wam, zagrałem w czwórkę. Ojej. Ostatnio zagrałem sobie w czwórkę. Jest kozacko w czwórce. Mam wrażenie, że to jest zupełnie inna gra. Jakby, no jest zupełnie inna gra, ale chodzi nie o to, że jest... Ja mam wrażenie, że to jest jakaś nowa Forza, no nie? Grafika wygląda bardzo ładnie, tereny jakoś tak inaczej, nie? Już się dużo czasu spędziło w piątce i ta czwórka stała się dla mnie jakaś taka przyjemniejsza, także zdecydowanie będę sobie tam też powracał. Dobra, jesteśmy na miejscu, zobacz. Teraz mamy BMW 325i. Zobaczymy jak pójdzie w tym, czy będzie samochód dobrze przygotowany do driftu. O nie, Formuła Drift. Get in! I'll tell you as we go. Formuła drift jest bardzo dziwna na kierownicy. Musicie kiedyś sobie spróbować, to będziecie wiedzieć o czym mówię. Rear wheel drive, 6.3. Ta, tutaj jest taki w środku tej kierownicy, gdzieś w tym obszarze, jest taki jakby dołek force feedbacku i w tym momencie gdzieś, jak obracasz kierownicę w tę stronę, to masz takie uderzenie force feedbacku. Nie wiadomo dlaczego. Nie wiadomo z czego to wynika, nikt nie wie. Dobra, 200 tysięcy musimy tu nastukać. O, ten samochód zdecydowanie już ma moc. O, na trójeczce, zobaczcie co się dzieje. No, tutaj mocy chyba nie trzeba aż tak dużo, bo fura generalnie jest lekka, no nie? Więc paradoksalnie samochód może mieć mniej mocy niż ten GTR, którym jechaliśmy wcześniej. Ale ze względu na wagę tego auta nie musi mieć jej aż tak dużo. Okej, okay, jakoś się leci, myślę, że nabijemy te 200 tysięcy jakoś. Tutaj przydałaby się czwórka. Dawaj tu czwórka. No, czwóreczka to już trochę za dużo dla tego autka. Jest chyba takie trochę też zwiedzanie tego terenu tutaj w Forza Horizon 5, jak sobie driftujemy. Ale zdecydowanie, zobaczcie, no tutaj... Tutaj samochód sobie totalnie nie radził na tym zakręcie, a zakręt bardzo ładny do driftu. Okej, okay. Raz następny. The additional inertia is a very intriguing factor in how you achieve the optimal corner approach. Optimal corner approach, czyli odpowiednie podejście do zakrętu. Musimy sobie... A, dobra, to jest fajna miejscówka do driftowanka, no. Aha, na trzy gwiazdki mamy 450 tysięcy, uła. That's absolutely at the top end of my projections.
Okej, tego samochodu nie da się przesterować. Ale ty, nie będę miał chyba 450 tysięcy. A tam. Udało się przed całą metą. Myślę, że można byłoby to polecieć lepiej. Chociaż nie było źle, nie było żadnego fuck-upu, no nie? Dobra, gościu rusza ustami. Faktycznie, gościu rusza ustami, ale moja babiczka tak wyglądała jakby nie. Dobra, yes, udało się. Ej, ale na styk 459, zobaczcie. Mało brakowało, nie? Bym to sfailował. Dobra, co mamy dalej? No trzeba powiedzieć, że szybko, nie? Bardzo przyjemne są te drifciki tutaj. Drift Club musimy sobie skończyć. Niektóre te... znaczy, pamiętam, że w Forza Horizon 4 dużo trudniej było ukończyć niektóre te... wyzwania tutaj w tych story, no nie? Tutaj wydaje się to być bardzo proste. Jakby tutaj no miałem po same, na samym limicie praktycznie, ale no... wiecie, o co mi chodzi. Ta piątka jest generalnie bardzo prosta. Tam też właśnie ten Mark, generalnie ten team Forza Horizon 5 dostał takie pytanie, kiedy Forza Horizon 5 będzie właściwie takim wyzwaniem dla graczy, no nie? Bo póki co to jest tak luźno. Jakby wszystko przychodzi bardzo łatwo. I oni wtedy właśnie wspomnieli, że no, będzie ten Drift Club, tak? No zobaczymy. Na razie te wyzwania, które zrobiliśmy, były bardzo proste. No ale tutaj widzicie, że dostajemy coraz to mocniejsze samochody, a coraz to mocniejsze samochody oznaczają, że jest coraz mniej kontroli nad nimi. Wow, Drift Club! No samochód jest jak taki, wiesz, on jest, to jest bodykit w ogóle tak do time attacku, a nie do driftu, ale do driftu też pasuje, nie? To wygląda trochę jak jakiś smok albo coś. Zdecydowanie pasuje do klimatu japońskiego. No i dojeżdżamy sobie do celu. Zobaczmy, co nas tutaj czeka. Gdzie to jest? No. Tutaj, nie? Jakby... aha, dobra, to nie to, o Boże. No i dojechaliśmy driftcikiem na miejsce. Co my tu będziemy robić? O, tutaj jest już sporo tych zakrętów driftowych. I będziemy teraz Supra z 2020 roku, ale to chyba będzie też formuła drift, coś mi się tak wydaje. Chociaż poprzednia formuła była bardzo w porządku na kierownicy, nawet dałem radę jakoś opanować. Zobaczcie, jak wygląda ten samochód. Ostatnio bawiliśmy się na live'ie robieniem właśnie tych samochodów z formuły drift, typowo jako cywilne auta, czyli usuwaliśmy wszystkie te naklejki. No i samochód wyglądał ciekawie, nie? Bo tu mamy taki opcjonalny, niestandardowy body kit czy coś. Czemu nie ma dymu spod opon? Może taka wilgotność powietrza? Nie wiem. Nie, zobaczcie, ktoś zabrał dym spod opon, co jest? Dobra, ile musimy tutaj mieć? 200 tysięcy na jedną gwiazdkę? Oj. Troszeczkę się zastanawiam, czy dam radę, skoro 200 tysięcy na jedną gwiachę. Ja nie wiem, na czwórce chyba powinienem to prowadzić, ty. Pamiętajcie, im więcej punktów jest za duży kąt i za większą prędkość. Jak jedziecie powoli i machacie tym samochodem na lewo i prawo, to mało punktów wam się będzie nabijać. Musicie jechać szybko i robić duży kąt. Im większy, tym lepiej. Really tough, okej, dobra, zobaczmy. Ty, wypadałoby kopnąć ze sprzęgła, żeby wyjść z tej turbo dziury. Au, 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 au! Tunnel ahead, you'll miss some
lovely corners if you take it, though. Ech, 430 na dwie gwiazdki? Here we go. That's us into the upper projection range. $600,000 na 3. O kurde. Nie ma żartu, tu trzeba mocno rzucać tą dupą. O kurde, ty. Ej, ten zakręt jest nie do zrobienia tym, tym samochodem, ma za mało mocy. Znaczy, ja bym chciał tak godziutko, no nie wiecie o co chodzi. A tutaj ciężko, on się nie utrzymuje w tym drifcie. Dobra, 632 zrobione, no tutaj challenge już był konkretniejszy. Delikatnie się spociłem, no, już myślałem, że będzie lipa, ale pykło. Thanks for the help. I'll call you. Okej, dobra, zrobione. Zobaczymy, co będzie dalej. Fajnie jest, że podczas jazdy ten gościu nam tłumaczy, gdzie są jakie zakręty, chociaż no już w tym momencie to chyba każdy z nas zna na pamięć tę grę, no, no nie, tą całą mapę. Oho, zobaczcie, co będzie tutaj. Czym będziemy się tu ścigać, tak się zastanawiam, znaczy ścigać. Robić drifty. Ja już jestem prawie pewny, że to będzie Mustang nowy. Gat, drop by when you have a moment. A drift-rigged muscle car. I'm on my way. Dobre, zobaczmy, o co tu biega. Czym jedziemy? Jedziemy tak. Formuła Drift Mustang. Muscle Drift. No, ciekawe. Muscle Drift. Okej, okay, no dobra, tak to nazywają, więc zobaczymy. Obejrzymy sobie tak. A nie, czekaj, to nie jest ten Mustang jeszcze. To nie jest Mach E. Told you this was a muscle drift. And we've got 6.9 miles of the nicest drift road I think I've ever seen to try it out on. Okej, okay. Strasznie lubię model tego Mustanga. Mega, mega fura, naprawdę. Dobra. Jedziemy. 350,000 na jedną gwiazdę. Życzcie mi powodzenia, kurde. 900, czyli mamy 900 kunia. Tutaj, to to naprawdę nie będzie nam, bo nie powinno nam mocy brakować, chociaż to różnie może być. O kurde ty, jakie kąty przesadzone. Ale do tego zakrętu musimy się przygotować ładnie, bo tu jest potencjał. Aaaa, nie! Taki ładny zakręt! O, 900 koni mechanicznych już ładnie ciągnie czwóreczkę. Także tu gładkie zakręty wchodzą, zdecydowanie. Okej, okay, dobra, tutaj chyba nie dam rady nic porzucać. Dopiero tutaj. Ten zakręt jest mistrzostwem. Aj! No już ej, mój drugi ulubiony zakręt zmaściłem! Ale ból. It's all downhill from here. I mean that in the topographical sense. Watch the corners though. Can't drift if we hit trees. Przesadzone i tego nie da się przesterować. Tak jak skręcisz, tak sam, tak fura jedzie. Konkret. $850,000 na dwie gwiazdy. What?
Ej, to było już przester totalny. Ja nie wiem, jak ta fura się z tego wydostała. Oj, wyleciałem. Samochód jest przesadzony. O, wiecie, nie, taki ładny zakręt. Mamy takie dwa szczyty, ale trzy. Right on the projection. I think we can do better though. Smoke must be visible from the city. I mean, if anyone was watching, which they're not. Jezus, to samochód jest przesadzony. Zrobiliśmy to, bo nawet nie patrzyłem na punkty. Ale zabawa, kurde, strasznie lubię zjeżdżać z tego wulkanu, ale wjeżdża się na wulkan tym, tą strefą driftową jeszcze lepiej. You are knowing secrets, Rob, you know that? Specjalnie pokazali jej twarzy. Kurde, ja próbuję to wyłapać, czy moja postać faktycznie rusza tymi ustami, czy nie. Dobra, no to teraz chyba będziemy je przejechać tym Mustangiem nowym, czy nie? Ej, no tutaj jakby zrobiliśmy tę najtrudniejszą strefę driftową. Najtrudniejszą, najbardziej wymagającą, masa różnych zakrętów, masa transferów, jakby obliczeń, jak my mamy do zakrętu w ogóle podejść. No jest trudno tutaj na tym wulkanie, nie? Kurde, teraz nie będę potrafił driftować moją RX-7, dlatego że tamten samochód był nie do przesterowania, ten Mustang. Totalna rozpierdziucha. Ale driftowało się zaskakująco dobrze, powiem wam, naprawdę, nie było źle. Zawsze psioczyłem na tą formułę drift, a tutaj, no, byłem pozytywnie zaskoczony. Mega, mega fajnie. Oj, trochę wyleciałem kołem, ale by było poza tym całkiem przyjemnie na tym zakręcie. Coś czuję, że tym Mustangiem elektrycznym będziemy driftować w mieście, czy to prawda? Okej, Drift Club Mexico, the future of the drift! No w końcu dajcie mi tego Mustanga! Poczuć. Znaczy chyba go nie poczujemy, no nie, bo on spalin? No nie wydala. Ej no, gdzie jest mój Mustang? Just the local chapter of Drift Club Mexico. We thought we'd surprise you. Spectators than I expected for a secret club. Let's put on a bit of a show then. Okej, ja byłem pewny, że Mustangi będziemy latać, no jak? Ale fajnie, tak undergroundowo czy coś. Oby nie nabyć na cztery buty. Ale fajne lądowanie, o Boże. Dobra, punktów nie trzeba nabić tutaj dużo, 10 tysięcy. Dobra, tu jest napęd na cztery buty, niestety. Tutaj trzeba taką dżynkanę zrobić chyba, co? RS RX.
Dobra, 10 tysięcy już właściwie nabite, ale no na kierownicy opanować lampę na 4 buty, powodzenia. Trzeba chyba cały czas na ręcznym, wiecie? Driftowanie na prostych kołach. Ciekawe, czy jest taka osoba, która ogarnia... O, czekaj, bo ja tu zjechałem. Ciekawe, czy jest taka osoba w Fordzie, która ogarnia driftowanie na kierownicy samochodami z napędem na 4 koła. Że na przykład uczyła się tylko driftować takimi samochodami, zamiast napędem na, wiesz, na tył. Ale jest to trudne, trzeba tu uważać, naprawdę. Jezu, wyjście z zakrętu? Katastrofa. Now follow the tunnels. Watch the walls. They're snaggy. Dobra. Ja nie będę tu próbował. Dajcie mi już tego Mustanga. Left hand fork. Jezu, strasznie. Dodajesz gazu samochód ci. Wiesz, to jest tak, że... Kierownica jest skręcona w kierunku, w którym jest drift, a ty musisz ją obrócić mimo jakby jej siły na wprost, żeby samochód nie dalej był w drifcie, rozumiesz, nie? I to jest strasznie nieintuicyjne. Nie wiem, jak jest w rzeczywistości, ale... O, zobacz, jak tak masz koła skręcone i dodajesz gazu, to samochód, gdybym teraz nie hamował, to samochód by... po prostu odwrócił się w drugą stronę driftu. Nie lubię driftować tymi samochodami napędem na 4 buty. Można nimi jakoś tam lecieć, ale trzeba delikatnie z gazem. No i dużo ręcznego zdecydowanie. Dobra. We've got another car for you to have a look at. Okay. Is that what I think it is? The RTR Ford Mustang Mach-E 1400. Woo! The first fully electric drift and gymkhana platform. Should we take it out for a bit of a spin? Dobra, zobaczymy, co my tutaj zrobimy z tym samochodem. Patrzcie, jak ładnie się świeci znaczek Mustanga. Dobra, pierwszy mój raz z tym samochodem. Gościu siedzi sobie z nami, ale zobaczcie, jaki mamy wielki spoiler! I od razu, jak jedziemy w samochodzie, możemy sobie przełączyć z AWD na RWD, czyli napęd 4 koła na tył tylko i wyłącznie. To co, najpierw spróbujmy sobie na 4 koła napęd? Aha, bo ja tu biegów nie muszę zmieniać, to będzie ciekawe. What's up, Rob? A lot of fun with that car. Dobra, zmieniam na RWD. Could I perhaps press you for your impressions working on it? For the members. Getting behind the wheel of the Ford Mustang Mach-E. Okej, lepiej na pewno, ale wow! Jak to teraz ogarnąć? Brakuje mi sprzęgła. A nie wiem, czy to w ogóle w elektryku można sprzęgło wciskać. Łatwo go przesterować, o kurde, ale dziwnie, musicie spróbować. Dobra, muszę tylko 5000 drift punktów nabić, więc chyba damy radę. Front differential and four on the rear, giving us 1400 horsepower, so we can do anything from drifting to high speed track racing. Every piece of aero and every duct you see is functional for aerodynamics and cooling. This car makes 2300 downforce at 160 miles per hour. Ford has made it clear that they are bringing fun and function to the battery electric vehicle. Trzeba bardzo uważać z gazem, delikatnie gazu i wtedy drifty wychodzą. Turn into giggly little kids behind the wheel and in the passenger seat of this wild machine. So, mission accomplished. Tak, tutaj zmienianie biegów i sprzęgło zastępuje nam bardzo ostrożne dozowanie gazu. Tutaj mocy mamy tak dużo, że nawet jadąc na 1/4 gazu jesteśmy w stanie poprowadzić drift. Wow. Jakby nieważne w jakim etapie driftu jesteśmy, w skrętu, czy podczas, nie wiem, przyspieszania, czy hamowania, zawsze ta moc jest wystarczająca do tego, aby zespinować te koła. Kosmos. A, widzicie? Teraz delikatnie tego gazu i drift wygląda ładnie, ale żeśmy tego nie czuli, bo nie ma tego dźwięku, no nie?
Mhm, tak. To już żeśmy sobie sprawdzali, ale żeśmy to już zmienili. Toggle it over from all-wheel drive into rear-wheel drive, shutting down the front motors, and then off we go. The fastest drivetrain swap you will ever do. Dokładnie. Jej. Ja już wcześniej jechałem na RWD, a miałem chyba na AWD jeździć, ale no, mogłem zmienić, to zmieniłem, przecież się nie dało jeździć. Nice right-left opportunity ahead. Careful as you manage the inertia transfer. Dobra, transfer. Widzicie, tego gazu bardzo mało tutaj dodaję, także elektrykami zupełnie inaczej się driftuje niż samochodami spalinowymi. W spalinówkach musimy być na obrotach cały czas, a tutaj nie, tutaj możemy sobie od bardzo niskich obrotów prowadzić drift i nic nam w tym nie przeszkadza, żeby wyglądał on ładnie, nie? Znaczy, brzmiał? Ojej, przesterowałem tutaj. A czy z dźwiękiem to wiadomo, można dyskutować, no nie? Ale jeśli chodzi o wygląd, jest okej chyba. Widzicie? Bardzo niskie obroty miałem. Ahead you, and we're heading for where we started. Okej, tutaj już nie będę kombinował, bo za dużo tych krawężników. Zauważyłem tylko, że samochód bardzo łatwo wyspinować, jak przednimi kołami zahaczymy delikatnie o krawężnik. As well as RTR and Ford Perform, let me thank you for this show of the noble art of intentional oversteer. We thought you might like to keep the Mach-E. Won't Vaughn want it back though? Okej! This is an exact duplicate of his. Let's just say I'm a bit excitable too. Ale nie dostaniemy zwykłego Mustanga Mach-E? Wiesz, takiego bez tuningu, bez spoilerów i bez przygotowania do driftu? No ja bym chciał. Czekaj, dostałem go? Pod jaką marką to będzie? Chyba Ford, no nie? Czy jakoś Honigan? Nie mam pojęcia. Dobra, najpierw zobaczmy Ford. No tutaj nic nie mam. A może Honigan? Nie mam pojęcia, kurde. Ty, nie ma go nigdzie. Ej, powiedział gościu, że dostanę ten samochód, ale jego dostanę z playlisty festiwalowej też, która będzie za 4 godziny. A to mogę sobie zrobić wcześniej już. I teraz zastanawiam się, może Accolade? Dobra, tu mam jakąś koszulkę. Jest Macher, dobra, tutaj mamy z Accolade. Okej. Okay. Mamy kostium driftowy i driftowy hełm. Okej. Okay. Teraz będziemy mieli już tego Mustanga. Jest. 1400. Co to znaczy 1400, że on tyle koni ma? Czy jak? Dobra, jest. Ej. Jest. Klasa S1. Słuchajcie. O kurde. Dobra, sprawdźmy go. Mustang Mach-E. Jest już mój. Musimy sobie go dokładnie przetestować. Moi drodzy, dziękuję wam, że byliście o tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się. Na razie. Hejas.